kim są. No otóż w Polsce trzy elementy musiały razem zaskoczyć: przemysł celebrycki, pośrednicy, wytwórcy marek, specjaliści od marketingu, trendseterzy, paparazzi, stacje nadawcze. Musiało nastąpić, i to jest najbardziej bolesne i najmniej zrozumiałe w tym fenomenie, przemiana ideologiczna, erozja tradycyjnych wartości. W momencie, gdy nastał Big Brother, a bardzo aktywne było środowisko, powiedzmy takie ultrakatolickie, które twierdziło, że nastąpił koniec świata wartości. No, może nie nastąpił, ale dużo wartości zostało zakwestionowane, otwarcie. A okazuje się, że młodzi wcale nie chcą być kopią starszych, że nie czytają książek i jest im z tym dobrze, bo w jakiś inny sposób się realizują, odrzucają to, co starsi proponują, a starsi są w tym kompletnie zagubieni. A autorytety są pod znakiem zapytania. A powstają mechanizmy kreacji zapotrzebowania na nowych idoli. Powstaje problem pójścia na skróty. Skutkiem tego właściwie w bardzo wielu przypadkach uznaje się, że wiedza, zdobywanie wiedzy, uniwersytety nie są potrzebne. Bo jeśli ja przez 3-4 miesiące mogę zostać dyrygentem, także najlepsi dyrygenci tego nie zauważą, a mogę zostać lekarzem, choć nie mam pojęcia serialowe w prawdzie, to może nie muszę się uczyć. Po co te 10 lat? Ja to zrobię w pół roku. Wystarczy wierzyć w to dość mocno. I trzeci element upowszechniania się telewizyjnych reality show jako formatu promującego liberalne i progresywne wartości społeczne. A wierzcie, że Warsaw Shore mógł dopiero teraz zaistnieć, a nie rok wcześniej, a rok później to byłby niewłaściwy czas. To nie znaczy, że jesteśmy na jakiejś równi pochyłej i wszyscy staczamy się. Nie, to oznacza, że w tej chwili podobno idzie ofensywa konserwatyzmu, że ten liberalizm, taki społeczny libertynizm, powiedziałbym, doszedł do takiego momentu, w którym zacznie zawracać. To jest związane z pojęciem paniki medialnej i moralnej. W pewnym momencie za wszystko odpowiedzialne są media. I następuje wycofanie, to znaczy rodzaj takich stwierdzeń, które mówią, że należy mniej dawać mediom, że to musimy bardziej kontrolować. Najlepiej kontrolują ci, którzy nie oglądają telewizji ani nie uczestniczą w mediach. To jest inna rzecz. No tak, ale istnieje także pojęcie kato celebrytów, katolickich celebrytów, tych, którzy swoje wartości głoszą bardzo wyraźnie. To nie jest związane z Ewangelią, to jest raczej związane z mediami. To znaczy bardzo silnie i wyraźnie, bez rozumienia innych racji i przyczyn, lansuje pewien punkt widzenia. O, chociaż powinno się właściwie to robić, jeśli się jest katolikiem. Istnieje to pojęcie, ma się zupełnie dobrze. Przypomnijcie sobie aktora Sztura, który kiedyś lansował kilkanaście lat temu w pewnym filmie zupełnie poważnie takie właśnie podejście. Stracę na to uwagę. Bycie celebrytą wymaga zgody samej tej osoby. To jest bardzo ważne. Większość osób, z którymi rozmawiałem, mówią: ja celebryta, puknij się w głowę. A albo mówili z takim pewnym zażenowaniem, że nie są, że to jest złe słowo w Polsce. Choć oczywiście tylko w Polsce. Warto o tym porozmawiać, dlaczego tak jest. Wstydzą się celebryci być celebrytami. To niedobrze. Obniżenie progu intymności. Powiada się, że celebrytą jest na pewno ten, kto ma zdjęcie na okładce kolorowego czasopisma oraz mówi
I to jest podobna dość intymna rzecz, co jada na śniadanie. Jeśli odpowiadacie pytanie, co jadacie na śniadanie, oczywiście dołączają się inne pytania o sposoby uprawiania seksu, etc., etc. Jeśli się otwieracie, jeśli mówicie o sobie, to macie zadatki na celebrytów. To jest pytanie, czy wystąpiłabyś w reality show. Tu nie można sobie dawać takich granic w zależności od tego, co by tam było. Nie, albo tak, albo nie. Albo tak, albo nie. Tej postawy brakuje i są, no szczególnie Kuba Wojewódzki jest tu mistrzem w wyciąganiu tego, co celebryci niby nie chcą powiedzieć, a tak naprawdę chcą powiedzieć, tylko należy ich dobrze zapytać. Gry z tabu. Oni naprawdę są od tego, żeby w naszym imieniu stanąć na granicy i próbować Kuby Wojewódzkiego w wielu przypadkach. Prawda? Czy już można? Czy już z tymi kupami, Kuba, prawda? To można. Czy należy się wycofać? To jest nieustanna walka. To jest walka nie z czymś, z kimś instytucjonalnym, nie z jakąś postacią, tylko normalna i naturalna walka, bo chcemy wiedzieć, na ile nam wolno. Chcemy wiedzieć, co to dzisiaj znaczy film o miłości, ile można pokazać, jeśli 50-60 lat temu naga łydka, a dzisiaj to jest rzeczywiście problem, to nie tylko sfery seksualnej dotyczy, ale także tej, bo ona jest bardzo ważna. Popatrzcie Państwo na to, jak gwiazdy są ubrane. Tabu nie tylko dotyczy tego, dotyczy także patriotyzmu różnie rozumianego. Negocjowanie zakresu władzy. Celebryci mają władzę, ci szczególnie zachodni, jeśli wielcy muzycy potrafią, mają cały czas możliwość skontaktowania się z wielkimi politykami i doradzają im. Bono był taką postacią, bardzo wiele osób z tej branży jest świetnie notowanych u poważnych polityków, to jest rodzaj władzy. Wreszcie, jeśli oni mogą wpływać na nasze nastroje, na to, czy pójdziemy się badać, czy też nie, prawda? To jest coś pozytywnego, to mają u nas posłuch. Przyjęcie dobrowolnie pewnego rodzaju stylu, pewnej ścieżki celebryckiej. Bardzo zabawna była Karolina Korwin-Piotrowska, która oczywiście jest młotem na czarownicę, czyli bardzo krytykuje wszelkich celebrytów. Ja jej powiedziałem, ale ty jesteś celebrytką. Cisza dość długa, no tak, ale tylko przez 2 miesiące. Chodzi o to, że była jurorką powiem w języku właściwym top model, prawda? Była tam jurorką, wtedy zaistniała ta sytuacja z dotykaniem piersi przez jednego z jurorów. Chyba nie tak się powinna zachować, jak się zachowała robione zdjęcia na tak zwanej ściance. No to są pewne wymogi, takie wymiary naturalne bycia celebrytą. Jesteś, pokazują cię, masz zdjęcia, przyjmujesz pewnego rodzaju styl, a kupując w najbliższym swoim sklepie, ubierasz się tak, żeby sprawiać wrażenie osoby nieubranej, na co trzeba zwrócić wielką uwagę, bo to jest równie trudne jak ubranie się wspaniale. Jean Twenge jeszcze, bo za chwileczkę to wam głównie zdjęcia pokażę i kilka słów o nich, ale jeszcze ostatnia, twardsza rzecz. Jean Twenge, psycholożka, mówi o Generation Me. Powstaje taki rodzaj, powstał już narcystycznej, ale dziwnie narcystycznej grupy nowego pokolenia. Pamiętacie mnóstwo ich mam, X, Y, Millennial, ale w tej chwili Generation Me
głęboko narcystyczna, bezpośrednia. Zawsze dziwiłem się, że młodzi ludzie mówią garbatemu, że jest garbaty. No po co nam? On to wie, prawda? Ale to jest takie dosadne mówienie. Ale przecież ty się jąkasz. No i powtarzanie wielokrotne swojemu znajomemu, przyjacielowi, a ty paskudnie wyglądasz. Ta bezpośredniość, która może jest oznaką prawdy dla wielu, jest poza konwencjami, które myśmy znali. O tym się nie mówi, o pewnych rzeczach się nie mówi. Wysoka własna samoocena, pęd do edukacji, bardzo, bardzo silny, ale z drugiej strony stwierdzenie, to nie moja odpowiedzialność, to nie ja jestem odpowiedzialny. Ja jestem odpowiedzialny za ten wycinek rzeczywistości, którym który sam spowodowałem, zrobiłem za swoją pracę, jestem odpowiedzialny. A w związku z tym te sfery nieodpowiedzialności w jego przekonaniu, w ich przekonaniu rosną. A nuda jest czymś strasznym, w związku z tym należy zabijać tę nudę. Na ogół hedonizm, zabawa jest tutaj ważna, unia czasem z grupą. Po co jest mi grupa? Grupa jest mi potrzebna do realizacji celu, ale potem się rozłączamy. Trudno powiedzieć o rozłączaniu. Nigdy nie byliśmy złączeni. Po prostu łączymy się, żyjemy na projektach, jak ładnie Bauman powiedział. Tym projektem może być małżeństwo. I wycofywanie. Mała odporność na krytykę. Generation me, pokolenie ja, nie umie i nie lubi dyskutować, nie umie bronić swojej racji. Swoich racji albo przyjmujesz ich rację, albo sorry, wychodzimy. A proszę Państwa, kilka przykładów. Ja pisałem swoją książkę o tej postaci dwuznacznej, z piękną historią, prawda? To jest Kopciuszek, który z fatalnego domu wszedł na wyżyny, tutaj jako ucieleśnienie Polski, reprezentant Polski, husarz Polski, mój Boże. A chcę powiedzieć, że często nie poznać narodowości. To jest Kirkorow, Bułgar, Czeka i Ała Pugaczowa, która ciągle działa, ma już swoje 70, a jest główną celebrytką Rosji. Gdybym zakrył to, co pod spodem, nie mówię o nogach, tylko o napisach, to wówczas byście nie mieli potrzeby w ogóle szukania nacjonalności, prawda? Skąd one pochodzą, z jakiej kultury? No nie, to są celebryci, tak się ubierają celebryci. Li Yuchun jest tutaj dobrym przykładem, bo ona w pewnym show, właśnie takim talent show, wyśpiewała około 4 milionów głosów, 4 miliony osób, no to są Chiny, ale okazało się, że najwięksi decydenci partyjni marzą o takim głosowaniu. Ona była szykanowana, dlatego że niechcący weszła tygrysowi na ogon, prawda? Znaczy pokazała, że ludzie mogą popkulturą się interesować i aktywnie głosić. Była oskarżona o niechińskie ubieranie się. Znaczy miała normalne dżinsy i t-shirt. I to było niezmiernie niechińskie. Chiny są zresztą znakomitym przykładem, bo ja zawsze mówię, celebrytyzm wymaga demokracji. Chyba że ta demokracja jest ułamkowa, ona jest w jakiś sposób sterowana, że to nie jest kapitalizm, tam większość z tych wolnorynkowych elementów nie działa, zdecydowana większość przemysłu jest pod kontrolą państwa, a jednak potrzeba czegoś takiego jak celebryty stwarza właśnie takich ułamkowych celebrytów. Jesteś celebrytą, ale być może do 3 milionów głosów, prawda? Wyżej, więcej nie. Mama po lewej, córka po prawej. Dość dziwaczna kariera, chyba już skończona. Kariera taka na ogół negatywnie pojmowana. Tutaj mamy zdjęcie, które część osób powiada, że ono jest
żenujące, bo jakiś kontekst erotyczny wprowadza, a szczególnie taka rozrzucona pościel, eksponowane wysokie obcasy, które od Buñuela łączą się nam seksualnością, prawda? Uśmiechnięte twarze, jakiś taki nieporządek. Ktoś mówił, że była dobra balanga wcześniej. Nie wiem, no takie zdjęcia chciały mieć i to jest jeden z tych przypadków. Pani Jola Rutowicz nie przyszła na spotkanie ze mną, mieliśmy mówić w radio i może dlatego tak wydaje mi się, że coś tam zawaliła. Szkoda, bo ja bym być może pomógł jej odnaleźć osobowość własną. No, była taka pani, była, pani Jola Rutowicz jest, funkcjonuje jedna z tych postaci, które są związane także z biznesem. Weźcie Państwo pod uwagę, tam gdzie celebryci, tam jest kas, tam jest szmal, a Forbes, bardzo poważna gazeta, zamieszcza notowania, ile są ważni celebryci. Rzeczywiście oni są, a to jest mniej więcej tak, że gdyby ta osoba dostała dobry angaż reklamowy, suma tych pieniędzy, które przez rok by dostała, jest na każde zawołanie, no to jest duże obciążenie, to ile by dostała. No, jak wiecie, tam z górnej półki, no to jest jakieś kilkaset do tysięcy, do miliona, taka osoba by dostała. Tylko problem w tym, co celebryci mieliby reklamować. To jest problem, który powoduje, że trendseterzy i wszyscy ludzie od reklamy najbardziej się tym interesują. Dla mnie to jest rzecz niepojęta, w jaki sposób banki, a podobno Bank Polski twierdzi, że tak było, mogły zarobić duże pieniądze, chodzi o liczbę kont otwartych, używając postaci Majewskiego. Ale postaci Majewskiego z takiego okresu, w którym on miał kłopoty, przepraszam, nie on miał, tylko on grał kłopoty, osoby, które ma kłopoty z tożsamością, lubi przebieranki. No, w tradycji brytyjskiej to jest, w tradycji naszej przebieranek było bardzo nie miał. I tak sobie myślę, jak ten bank może liczyć na to, że pieniądze przyjdą, ponieważ ta osoba jest niepewna co do swojej tożsamości seksualnej, jest śmieszna. Młodzi tłumaczyli, że robią to dla hecy. No, bawcie się, no, bank dla hecy, prawda? Bank jest czymś poważnym, solidnym. W banku wymagamy to, żeby reguły istniały, a nie zmieniały się. To jest jedna z wielu rzeczy, których nie rozumiem w tym systemie. Proszę Państwa, tak się złożyło, że ekspert. Młodziutki Kuba, prawda? Tak się złożyło, że ekspert, ten, kto powinien być z boku, zajął ważne miejsce w tym systemie. Bo przecież właściwie wszyscy liczący się eksperci w niezliczonej liczbie już talent show, vocal show i tak dalej, w jaki sposób zaznaczyli swoje miejsce, są znani, o nich się mówię, że jest starsza rzecz, o Ido to rzeczywiście zaczął, no ale kariera Kuby Wojewódzkiego, który ma bodaj trzecie, czwarte miejsce po Owsiaku, a jeśli chodzi o zaufanie, to znaczy tyle młodych ludzi chciałoby, żeby to był ich idol, ich autorytet. Wprost takie słowo się formułuje, nieznane, coraz mniej znane, dziwne. Dziwne, albo Bill Gunnar Jumbatar, postać no, z różnych telewizji, z TVN-u, z Viwy. Dziwne o tyle, że on bardzo dobrze mówi po polsku. Otóż stwierdzono, a działo się to gdzieś w TVN-ie, stwierdzono, że osoba tak wyglądająca nie może dobrze mówić po polsku. W związku z tym nakazano mu kaleczenie języka polskiego po to, żeby jego wizerunek był zgodny z tym, co on mówi. No i tak też zawiesza głos, celowe pomyłki robi, ale to jest dość zabawne, prawda? Masz
źle mówić, ponieważ tak wyglądasz, jakby źle mówił. A tę postać znamy, tę osobę znamy. To jest przykład takiej niewiary, czy też niewiedzy. Myślę o panu premierze Marcinkiewiczu. A próbował grać z tabloidami, próbował dać paluszek, mówiąc, że on zamierza kupić zaręczynowy pierścionek, ale więcej wam nie powiem. Oczywiście więcej powiedział. Dziwne to jest, bo uważam, że wszyscy politycy powinni mieć szkolenia celebrytyckie albo medialne. Powinni wiedzieć, czego nie można mówić, jakim mediom, gdzie podziękować za rozmowę, gdzie są granice.